Witam Państwa, Katarzyna Lewandowska, zapraszam na prognozę pogody. Polska pozostanie jutro pod wpływem bardzo pogodnego wyżu i wszędzie ma być ładnie i słonecznie. Na niebie miejscami pojawiać się będą jedynie niegroźne chmury pierzaste. Opadów nigdzie nie przewidujemy, a w wielu miejscach dominować będzie bezchmurne niebo. Niestety za wyżem popłynie zimne powietrze i w ciągu dnia termometry wskażą od 15 do 17 stopni. Cieplej będzie tylko na zachodzie, tam od 18 do 20 kresek. Sprawdźmy, jak będzie u nas. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Rozpogodzenia do prawie bezchmurnego nieba sprawią, że nasze termometry w nocy pokażą od 1 stopnia w Kłodzku i Wieleniej Górze do 4 we Wrocławiu i w Legnicy, a w kotlinach górskich możliwe są przygruntowe przymrozki do minus 1, minus 2 stopni. W sobotni poranek w regionie będzie bardzo pogodny, ze słońcem, które będzie świeciło bez ograniczeń, bo niebo nad Dolnym Śląskiem, jak Państwo widzą, będzie bezchmurne, a w trakcie dnia też będzie towarzyszyła nam ta przyjemna wyżowa pogoda, bo słońce z nami pozostanie w towarzystwie niegroźnych chmur i nielicznych, a termometry po południu pokażą od 14 stopni w Kłodzku do 17 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie spadnie jutro do 1011 hektopaskali, wiatr północno-wschodni, słabo umiarkowany, geometr korzystny i dobre będą również warunki drogowe. Pamiętajmy tylko o okularach przeciwsłonecznych, bo przy ostro świecącym słońcu mogą się przydać. I teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.